kurwa macie, koledzy jakieś po prostu. Nie da się z nim kurwa pracować. Co powiedziałeś? Że to się nie da? Nie będziesz mi tu kurwa! Witam! Z tej strony Jan Pawłowicz. Dzisiaj w mojej kuchni goszczę świetnego gościa Rafałczu. Ten oto człowiek chce się nauczyć gotować. Właśnie tak, panie Pawłowiczu. Ten oto człowiek dzisiaj nauczy się gotować pierożki po francusku. A wiecie dlaczego? Ponieważ Francuzi robią najlepsze pierogi. Zaprezentujemy. Nauczysz się. Jak trzeba, to trzeba. Proszę, niech pan dzierży to. Zapraszam. Zaczynajmy. Zapraszam. Jesteśmy więc przy moim warsztacie. Tutaj będziemy uczyć kolegę robić pierożków. Tak. Tylko najpierw potrzebne są składniki. Jakie są potrzebne składniki? Wiesz może? No, wydaje mi się, że na pewno jajeczka. Dokładnie tak. A wiecie, gdzie znaleźć najlepsze jaja? Jezus, panie, mamy tutaj jajeczko. Proszę. Jajeczko? Co będzie potrzebne? Piękne. To jest mąka wyciągnięta. Dokładnie, tak więc pierożki idealne, tak, jajeczko. Ale jeszcze, mąka. Jeszcze, uwaga. O kurde. Woda. Popatrz pan. I to, z tego zrobimy ciasto. To mówi pan, że mam zrobić panu najlepsze pierogi na świecie. Ja dzisiaj oceniam i daję werdykt, jak będą dobre. To są zajebiste i wtedy imprezka. O kurde. Imprezka. Pojedziemy moim Passatem. To co? Zaczynamy! Tak? Tak. Pierożki? Moje ulubione. A co pan robi? No nic, no proszę zaczynać! Dobrze! Proszę nasypać dobrze mąki. Ulo! Jeszcze. Panie! Syp! Idealnie! Jezus Maria! Idealnie pan nasypa mąkę. Teraz proszę zrobić dziurkę w mące. Jaką? Dużą, małą? Jaką pan preferuje? Proszę mi pokazać. Tak, mam dziureczkę. Jezus Maria. Taką dziurkę. Chuj. Rozumiem pan! I teraz tutaj proszę wbić jajeczko do środka. Jajeczko. Mówi pan, że musi być dziurka. Jajeczko do środka. Tak, pyk. I teraz lecimy z jajeczkiem. Tak, dobra. Jajeczko do środka. Proszę bardzo. Hop! Pięknie, proszę ułożyć skorupkę. Dziękuję. I teraz proszę to ugniatać. Jakby pan ugniatał cycki. A kogo? Ugniataj. Jezus Maria, panie Pawłowiczu. No i teraz muszę panu trochę wody dolać do tych jajek. Pamiętaj pan, jajem na sucho nie pocieraj. No kurwa, jak ty to robisz? No jak ty? Ja sam zaraz to wezmę. Panie Jarek, kurwa, to ciasto. Panie Jarek, co pan robisz? Co? Zsujesz pan pierożki. Odsuj się. Kurwa. Nie da się z nim pracować. Maciej, chodź. Co? Maciej? Co ty tu? Wyjdź z mojej kuchni. Ty kurwa, Maciej, koledzy jakieś po prostu. Nie da się z nim kurwa pracować. Nie da się. Co powiedziałeś? Że to się nie da? Pracować ze mną? To ja cię zapraszam, żeby cię nauczyć pierożki, a ty taki nie będziesz mi tu kurwa zapłacił! Wyjdź stąd! Nie taka była umowa. No kurwa się tam na co muzasz! To było tylko raz z wałeczkiem i to nawet nie z całej siły! No zrozum to! Dobrze ugniatasz. Dobrze, tak jak cię nauczyłem. No, całkiem fajne to ugniatanie. Wiedziałem, że ci się spodoba po tym tekście o cycuszkach. Dokładnie. Tylko pamiętaj, że musisz bardziej wyćwiczyć łapy. Co? Masz rączki, musisz mieć łapy. Jak to robisz? Zobacz, tak wygląda łapa. A co? Chcesz jeszcze raz? Kurwa. Lecisz! Pap! Kurwa, pap! Szybciej! Panie, szybciej! Kurwa, po! No! Tak jak cię uczyłem! Jezus, no dobrze robisz, ale tutaj trzeba też trochę podlać. To tak można? Nawet trzeba! Na tym się opiera cała kuchnia! Idę do sklepu, Macieju, pilnuj go. Ale jak to? Po co? A czy ty cię musisz interesować? Idę! Maciej, chodź na chwilę. Co byś powiedział na zemstę? Ale że co, jak? No na Janie. Na zemstę? Tak, na Janie Pawłowiczu. Zemstę. Ale czemu? No słuchaj, widzisz to? Nie na cię umawialiśmy, nie taki był kontrakt. No ale on mi płaci, więc no co ją? Słuchaj, zapłaczę cię 3 razy więcej. Ta? No.
Witam w mojej kuchni z tej strony, Jan Rafałczu. Dziś lepimy pierożki pyszne, proszę Państwa, proszę bardzo, składniki. Gręcz, grzelnik, bita śmietanka, no same pyszności, tak? Kurwa, już to było, ale teraz to będzie, właśnie tak. Słuchajcie, przyjaciele. Aaaa, chula, nie leci, a nie tutaj. Aaaa, długo, mroko. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Weź mu tam, napluj mu tam. O, tu. Witam z tej strony Jan Rafałczu. Gotowe pierożki. Witam z tej strony Jan Pawłowicz. A co ty tu robisz? Skąd te ogóreczki? Wiem. Dobre ogóreczki. Proszę. O, widzę, że się przygotowałeś. Bardzo piękne te pierożki. Muszę spróbować. Tylko pierw przeczyszczę kubki smakowe. Śmiało, śmiało. Ja pana wierzę. To jak, panie Rafałczu, mogę? Proszę czynić honory domu. Dobre. Takie słoiste. Z mięskiem. Poważnie? Ale czegoś mi to brakuje. Czego? Nie wiesz, czego brakuje w pierożkach z mięskiem? Nie mam pojęcia. Śmietanki! A, to żaden problem! No! Ty wiesz, jak zadowolić swojego kucharza. Voila! Dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na moje media społecznościowe oraz do zasubskrybowania tego kanału. Do niego też możecie wejść, robi całkiem zajebiste pierogi. Dziękuję, przyjaciele. Dziękuję za dzisiejsze pierożki. Panie Pawłowiczu, to był zaszczyt. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, a w następnym odcinku będziemy robić parówki po francusku. Dawaj parówkę. Trzeba. Dawaj parówkę. Utniemy.